Cześć wszystkim, tu Łoł Niedźwiadek i witam was w kolejnym odcinku SimCity Zbudujmy Sobie Miasto. Jak pewnie pamiętacie, w poprzednim odcinku założyliśmy to piękne miasto, które ma być wielkim miastem przemysłowym, które będzie tutaj dla całego regionu dostarczać wszelkich surowców naturalnych, prądu, wody i tego podobne. I zapytałem się was na samym końcu, jak powinno się nazywać to miasto. I jeden z użytkowników, który nazywał się bodajże Tatepon Tun, albo Ton, nie wiem jak to się zbytnio wymawia, ale jego nick i komentarz powinny się gdzieś tutaj na ekranie pojawiać, przynajmniej mam taką nadzieję. I on mi w jakiś sposób tutaj zaproponował nazwę Niedźwiadkowo-Przemysłowo. Jako, że nazwa mi się spodobała, to oczywiście może być, jeżeli się tylko zmieści. Niedźwiadkowo-Przemysłowo. O, nie zmieściło się. Kurczę. Niedźwiedziowo przemysłowo? Też nie. Może po prostu nazwijmy to przemysłowo. Mam nadzieję, że się za to nie obrazisz. Po prostu nie ma innej możliwości. Przemysłowo. Niech będzie przemysłowo. Ale tak, jak widzicie, mamy tutaj troszkę problemów, jeśli chodzi o strefy, jeśli chodzi o ścieki i jeśli chodzi o zdrowie. Tutaj mamy taki problem, że nie mamy zbytnio pracowników, dlatego też musimy sobie znowu zrobić dróżkę, znowu sobie zrobić kolejny skryferek i kolejne dawać tutaj mi domki stawiać. Żeby moi mieszkańcy byli szczęśliwi, żeby się wprowadzali, to trzeba oczywiście im zapewnić domki. Tutaj sobie poprowadzę kolejne takie skwerki, ajajajaj, nie tak, stąd, o. Tak, i powiedzmy tu. Chociaż chwila. Skrzywanie jest tutaj, więc tak. To nie musi być w ogóle w jakiś sposób prosto. To ma być miasto przemysłowe, a nie ma ładnie wyglądać. To ma działać jak w zegarku. O, w zegarku. Idealne porównanie. I tak, czego my tu potrzebujemy? Tutaj nasze fabryki chyba nawet sobie nieźle radzą całkiem, tak mi się wydaje. Ale teraz by się przydało w jakiś sposób ściekami tutaj zacząć zarządzać. Dlatego też zróbmy sobie... O! Rurę odpływu ścieków. Tylko trzeba chwilkę poczekać, ponieważ potrzebujemy 3500 simoleonów, a to niestety troszkę jest. Potrzebujemy dwóch takich dostaw gotówki. To jest chyba co godzinę się dostaje. Dlatego też będziemy musieli poczekać 2 godziny. Dodatkowo, mam nadzieję, że uda mi się tyle tutaj ścieków odprowadzać i będziemy mieli taką nadwyżkę, że uda mi się w jakiś sposób udostępniać zbieranie ścieków do mojego drugiego miasta, które założyłem między odcinkami. Drugie miasto znajduje się tutaj, może je sobie odwiedźmy. Jak widzicie, potrzebuję oczyszczenia ścieków, a więc oczywiście byłaby to idealna sposobność, żeby pokazać wam, w jaki sposób miasta ze sobą kolidują, w jaki sposób można interaktywnie współpracować między sobą, między graczami, a między swoimi miastami. Jak widzicie, to nie jest zbyt duże. Postanowiłem, że się będę raczej skupiał na handlu, dlatego jest skład handlowy już jeden. Ale potrzebuję to miasto ścieków, ponieważ ścieki to jest, nie są w ogóle odprowadzane, oraz też potrzebuję zdrowia. I z tego, co sobie tutaj pomyślałem, to w tym naszym mieście, pozwólcie, że sobie znowu do niego przeskoczę z powrotem, nie będziemy budować żadnych szpitali, ani jakiś komend policji, straży pożarnej i tego podobne. Ponieważ to jest troszkę minus tej gry, jest coś mało miejsca na rozbudowę. Jak widzicie, dopiero co zaczęliśmy, a my już tutaj prawie cały dół zagospodarowaliśmy. Dlatego też trzeba tutaj współpracować między miastami. Dlatego wszystkie takie instytucje jak szpitale, jakieś komendy policji oraz straże pożarne, szkoły i tego podobne będą umieszczone w tamtym mieście, daleko, daleko, o, w tym mieście, tamtym. Też nie mam dla niego nazwy, też możecie mi w sumie pisać. Na początku go nazwałem Barter, bo to taki... Taka wymiana towaru za towar, to jest właśnie nazwa tego, ale oczywiście jestem otwarty na propozycje, jeżeli coś lepszego znajdziecie, to czemu by nie. Ale dobrze, zacznijmy rozbudowę. Jak wam mówiłem, potrzebujemy tutaj oczyszczenia ścieków. Dlatego też pozwólcie, że sobie postawię gdzieś tutaj. Może obok tej, zamiast tej fabryki. Bum! Już możemy wszystko postawić. Zostaje nam jeszcze 1000 wolny. I
Jak widzicie, oczyszczenie ścieków się zaraz rozpocznie. Już wam pokazuję. O, wszystkie te ścieki tutaj spływają do jednego miejsca i tutaj będą. Potem będziemy mogli sobie zrobić oczyszczalnię ścieków, a więc nie dość, że ścieki będą zbierane tutaj w jednym miejscu, to jeszcze dodatkowo będą oczyszczane, dzięki czemu nie będzie tutaj aż takiego środowiska zanieczyszczenia. Ale dobrze, zobaczmy sobie, co ma tutaj do powiedzenia jakiś zastępstwa burmistrza. Nie, to jest jakiś policjant. Burmistrz, mamy na polu też jakiś szaleń, który mówi o sobie doktor W. Zagraża Regenowi. Można go pokonać tylko w jeden sposób. Maxis Man. Musimy sprowadzić go z powrotem. Musimy powiększyć miasto, by zapewnić odpowiednią siedzibę. Może wtedy zechce nas uratować. A więc niech będzie. Mamy pierwsze zadanie. Zadania czasami dają nam jakieś nagrody pieniężne, to akurat nie, ale pozwalają one jakby nadać odpowiedni kierunek miastu, ponieważ jeżeli nie mamy zbytnio tutaj żadnego pomysłu na zdrowie, to oczywiście ktoś zaczyna nam tutaj narzekać, że potrzebujemy czegoś, bo nasi simowie umierają. O właśnie, coś takiego, ale w formie questu jeszcze dodatkowo będzie. Jak na razie on tylko tak trochę sobie tutaj narzeka, mówi: auć, boli, niech ktoś wezwie pogotowie. Niestety pogotowia na razie nie ma, ja to zrobię sobie tam w drugim mieście. I to właśnie między odcinkami. A na ten czas powiększmy sobie jeszcze troszkę tutaj te fabryki. Te fabryki sobie powiększmy, tutaj poprowadźmy drugą taką uliczkę, żeby gdzieś tutaj doprowadzała, powiedzmy. Tutaj to łączyło się jakoś ładnie. O! I teraz fabryki. Fabryki wszędzie. Nie, tutaj nie. Już fabrykę zrobili. Aż się pośpieszyli, niestety. Będziemy musieli im to usunąć. Ale cóż. Dobrze. Popyt na strefy przemysłowe. Bardzo dobrze, ponieważ strefy przemysłowe ja tutaj robię i na nich się będę skupiał. O, szczęśliwi są nasi ludzie. Bardzo dobrze. Jestem bardzo szczęśliwy, kiedy nasi ludzie są szczęśliwi. I można by było niedługo tak w ogóle już się poruszać w górę tam, ale to jeszcze chwilkę można poczekać. Zrobię sobie tutaj taki kwadrat, czy tam prostokąt, większy troszkę, ponieważ będą tutaj ulepszenia naszego ratusza. Ponieważ, jeżeli jeszcze nie wiecie i zaraz wam to pokażę, możemy ratusz oraz inne jakieś specjalne budynki ulepszać, czyli przykładowo, możemy jakiś przykład dać? Tego nie możemy niestety ulepszać, więc chyba na razie nie. Chyba na razie nie możemy, ale kiedy już się uda, musimy po prostu ulepszyć nasz ratusz i wtedy będziemy mogli sobie jakieś dodatkowe coś do niego dodać. Dobrze, dlatego też. Tutaj sobie naokoło ratusza zrobimy domki, niech będą sobie, jak na razie. Potem się ewentualnie usunie, jak nam nie będą potrzebne, ale jak na razie nam się dodatkowa siła robocza może przydać. W ogóle z tamtego miasta będzie bardziej wykształcona część społeczeństwa, ponieważ będą tam wszystkie szkoły i wszystko inne. I właśnie stamtąd będzie siła robocza ta taka bardziej bogata przychodzić. A tutaj będą po prostu robotnicy, prości chłopi, którzy będą próbowali związać koniec z końcem, więc czemu by nie? Dobrze. Umieśćmy kolejne strefy. Bardzo ładnie kolejny strefy umieszczone. W ogóle możemy sobie połączyć to w taki sposób. O, za mało stimulanów, musimy poczekać. Co my możemy tutaj jeszcze zrobić? Właśnie, możemy zrobić... Gdzie to jest? Szyb naftowy. Nafta jest tutaj, więc będziemy mogli sobie to zrobić niedługo. Będzie trzeba tutaj niestety troszkę drogi wyburzyć. Ale to nie powinien być zbytni problem. Simowie się zbytnie nie wkurzą. Ewentualnie gdzieś tutaj. O! Tutaj byśmy mogli. Albo tu. Tu. Tu by można było. To jest zbyt blisko ratusza, więc raczej nie. Ale. Gdybyśmy sobie tutaj to wyburzyli, to by nam chyba zmieściło. Zobaczmy. Nie. Byśmy musieli to wyburzyć. Da się w sumie zrobić spokojnie. Spokojnie się da zrobić. Tak więc teraz musimy chwilkę poczekać, aż... O, potrzebujemy jakichś parków. Możemy postawić coś tam na bogato. Umieść parki, by zwiększyć wartość terenów. I tak, im więcej jest parków, im więcej jest jakichś szpitali, im więcej jest z tego typu rzeczy, to nasi simowie są szczęśliwsi i rośnie wartość gruntu. To dlatego jak postawimy sobie tą małą łączkę, to jak widzicie tutaj
wszyscy Simowie z regionu okolicznego są szczęśliwsi i zwiększa się wartość gruntu powoli. Jak na razie jest na jednym tutaj, czyli to jest taka najbiedniejsza. I możemy to zwiększać właśnie w taki sposób, ale ja się nie będę tym przejmował zbytnio, ponieważ wszyscy ci bardziej bogaci i ci, którzy będą mieli wyższą wartość gruntów, będą z tamtego miasta sobie przybywać, ponieważ tam nie będzie prawie, że w ogóle zanieczyszczeń, ponieważ wszystkie te ścieki i wszystkie te fabryki będą tutaj właśnie, to tamte miasto będzie po prostu korzystać. Ale to też będzie korzystać, ponieważ wszystkie te jakieś policyjne wozy, jakieś karetki będą przyjeżdżać właśnie tutaj i patrolować tereny, żeby było miło. Czekając sobie na to, możemy w sumie w tym czasie zrobić? Możemy spuścić też meteorytów, ale to może innym razem. Prąd mamy, tak? Prąd mamy z tej wielkiej elektrowni na ropę naftową. O właśnie, możemy sobie wysłać troszkę prądu do tamtego miasta. Potrzebujesz prądu może, panie miasto? Zobaczmy. Czy jest tam jakaś elektrownia? Jeżeli jest, to możemy ją spokojnie zburzyć, ponieważ są ogromne nadwyżki właśnie w mieście tym naszym. Zobaczmy. Obróć się. Prąd. Zero nadwyżki. A skąd to? A to już kupujemy stamtąd. Dobrze, pokażę wam od razu. Jak widzicie, przestałem wysyłać prąd. I teraz tak, możemy tutaj sobie patrzeć wszystko tak naprawdę. Ścieki możemy kupować od tamtych. I to właśnie zrobimy, ponieważ to tutaj miasto będzie ścieki nasze zbierać. Wodę. Wodą sobie poradzimy, tutaj też jest jedna ta pompa. Elektryczność też, ponieważ mamy duże nadwyżki stamtąd, dlatego też już się pojawia taka strzałka, że są wysyłane tutaj wszystkie rzeczy. Możemy też odpowiednie tutaj pojazdy wysyłać do innych miast, dlatego też z tego miasta potem wyślę wszystkie, raczej połowę wozów strażackich, połowę karetek i połowę samochodów policyjnych, bo czemu by nie. Możemy w sumie tutaj wysłać tamtemu miastu troszeczkę pieniążków, dlatego więc czemu by nie. Gdzie tu są pieniądze? To są Simoleony, dobrze. Tutaj bierzemy i wszystko. 10 tysięcy, wyślemy. I tak mamy tutaj dość duże dochody, więc jest fajnie. O, dobra. Ci potrzebują ścieków, ale już nie potrzebują, ponieważ wszystko będzie spływać tam, tylko musi gra załapać, że tak się dzieje. Tutaj potem się zrobi szpital, ale jak mówię, to jest zbudujmy sobie miasto, a nie miasta. Dlatego też tamto miasto będę sobie rozwijał sam między odcinkami, a my zajmiemy się tutaj tym, co się dzieje w tym mieście przemysłowo zwanym. Mamy już dość dużo mieszkańców, mamy 3000 mieszkańców, możemy już zrobić ulepszenie, jeszcze nie, potrzebujemy 5000. Tak więc musimy w sumie poczekać, aż wszystkie tutaj pieniądze nam się zbiorą, żebyśmy mogli postawić szyb, żeby wydobywać ropę naftową oczywiście. A potem może sprzedawać właśnie na tym mieście, do rynku globalnego. Dlatego też ja to sobie może przyspieszę, ponieważ nie mamy zbytnio do roboty, aż nie będę miał odpowiedniej ilości pieniędzy. Tak więc do zobaczenia za chwilę. No i dobra, otrzymaliśmy wszystko, co potrzebowaliśmy z tamtego miasta. Dopiero przed chwilą otrzymałem te 10 tysięcy simoleonów z miasta Balter i karetka gna na ratunek. O, proszę bardzo, karetka gna i zabiera tutaj naszych simów chorych, ponieważ wybudowałem tam szpital, czy tam przychodnie, dlatego że tutaj mamy straszne problemy właśnie ze zdrowiem. Aż 5 zgonów dziennie, to nie jest dobrze jednak. Ale cóż, mamy już pieniądze, które potrzebujemy, żeby zbudować szyb naftowy. Tak sobie myślę, że może jednak zbudujmy to tutaj. Może jednak, chociaż. Tu by było najlepiej w sumie, tu jest najwięcej tej ropy. Ale tu jest wieża ciśnień, więc to chyba nie przejdzie, byśmy musieli to wszystko jeszcze raz zbudować. Tu jest dość dużo ropy. Dobra, postawmy to tutaj po prostu i będzie dobrze. I będzie dobrze, niech im tam będzie. Okej. Okay. I to jest właśnie ekran rozbudowy. Możemy dodać dodatkowy kiwon, czyli dodatkowy szyb,
dzięki któremu będzie można kopać głębiej i zwiększyć szybkość wydobycia ropy. Dalej możemy grać ciężarówki dostawczej. Dodatkowo możemy sobie znak postawić, co też zrobimy, ponieważ, jak to mówią, zgłosi ten znak żadnych bezpłatnych próbek. Uwaga, agresywne pancerniki. O mój Boże, agresywne pancerniki, co my zrobimy? Możemy oczywiście zrobić też drogę dojazdową. Im dłuższa droga dojazdowa, tym więcej ulepszeń możemy na tej właśnie drodze umieszczać. Nie mam gdzie tego zrobić. Wystarczy tyle. Dobrze. Nie będziemy chyba dodatkowych żadnych kiwonów tutaj dodawać. Już sobie zostawmy z tymi dwoma. Jak będziemy mieli więcej funduszy, to nam się po prostu będzie prościej. Co my możemy sobie jeszcze zrobić? Możemy sobie znowu przedłużyć i zrobić kolejne tutaj dobudowania naszych dróżek. Ja to sobie w taki sposób. Troszkę krzywo, ale niech tam im będzie już. I dostawmy sobie fabryki, ponieważ trzeba zarabiać. Jak na razie zarabiamy 2800 simoleonów na godzinę, co jest całkiem nieźle jak na takie małe miasto. Mamy wciąż małe problemy ze zdrowiem. Będzie trzeba to zaraz wysłać temu drugiemu miastu właśnie, żeby to w jakiś sposób tutaj... O Boże! Kończy nam się ropa naftowa. Całe szczęście, mamy szyb naftowy. Tylko trzeba będzie po prostu zacząć wydobywać. Już pracuje. Dlatego też będzie trzeba to ustawić w taki sposób, żeby troszkę nam wysyłało tutaj, a troszkę będziemy wysyłać też do tego drugiego miasta. Okej, to nam się uzupełnia jakoś, nie tylko się zużywa, a to jest źle. Jak tutaj zacznę już wydobywać, a już troszkę mamy, jak widzicie, to będzie trzeba zacząć to wysyłać do tego drugiego miasta, żeby to sprzedawać, oraz do tej elektrowni, żeby po prostu żeśmy mieli ropę naftową i żeby nam się nic nie skończyło. Co ty nam możesz powiedzieć, panie? Jeden szyb naftowy jest fajny, ale można kupić ich więcej. Można nawet przedłużyć drogę dojazdową i zbudować szyby naftowe w innych miejscach. Spróbuj! Czy ja wiem, możemy w sumie dodać. Szybciej będziemy mieli wydobycie, a to jest całkiem nieźle. A więc dobuduję sobie kiwon. Więc czemu by nie? Tutaj by się przydało ewentualnie troszkę jeszcze miejsca dorobić. Ale to możemy mieć z tą drogą ewentualnie troszkę pokombinować. Ale dobrze, tak naprawdę mamy już prawie całe tutaj. Możemy to jeszcze sobie dobudować. Domki. Mamy już tak naprawdę prawie całą. Ten dół zagospodarowany. Teraz będziemy się tutaj piąć w górę i będziemy budować po pierwsze kolejne domy, kolejne fabryki, a po drugie w końcu może nam się uda umieścić, uwaga, 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 kopalnię węgla oraz co ważniejsze kopalnię rudy, ponieważ jest dość dużo rudy. Podejrzewam, że tutaj będzie najlepsza lokacja, ponieważ jest tutaj najciemniejszy kolor, czyli najwięcej rudy się znajduje właśnie na tym terenie. I nasze kopalnicze marzenia dojdą do skutku, ale oczywiście zrobimy to w następnym odcinku. Na ten czas dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Widzimy się w następnym odcinku. Zagrajmy w Sim City, zbudujmy sobie miasto. Do zobaczenia, cześć.